Myśmy się znali tak, jakby w locie. No. A bardziej go znałem z takich wystąpień, wystąpień politycznych, bo, ponieważ wiele było mitów na jego temat, dlatego że on był jednak mimo wszystko jakimś takim rodzajem przywódcy, czym mi szalenie imponował. I ta demokracja była na poziomie szkół, oddolna i i, i, I w ten sposób tu, tu Krzysztofa, jakby poznawałem z tych jego przemówień, dla nas, jakby, no imponował nam tym, że ma taki fajny język, że, że może się tak dobrze do wszystkich zwracać, i że, i że jest mądry, i że, no więc był moim idolem. No ja pragnąłem jakby z nim, z nim robić film, marzyłem o tym. W każdym razie, jak w 1988 roku mi. Znów zaproponował telefonicznie, ja się nawet z nim na krótko spotkałem. I zdecydowaliśmy, że, że on będzie ze mną to robił że będziemy to robić. Z tym, że był problem tylko wyboru części. Bo było jakby... ten film był już rozpoczęty, był w biegu. Ja miałem świadomość, że wchodzę w środek pewnej... Sprawę, że wszystko się dzieje. Większość odcinków jest w trakcie robienia, a jeden skończony. Ja go pytałem oczywiście, czy, czy istnieją jakieś wspólne elementy, które łączą te wszystkie całości, te, te, te wszystkie części. No co on powiedział, że nie ma, No ale mówię, ale w zdjęciach macie jakieś wspólne jakby elementy, które by to e, scalały, czy. Czy dodawały temu jakiegoś, mo, jakiejś motywacji? Powiedział też tego nie ma. No dobrze, ale mówię, ja, ja, jak wobec tego, czy, czy, czy nie, nie umawiam się z operatorami innymi po prostu o pewnych zasadach fotografii? Nie, każdy, musia, każdy, ma, robić, każdy ma robić to, to co chce. A, a mówię, najlepiej będzie, jak się temu tu przyjrzysz, ja wtedy poszedłem na te plany, jeździłem, ponieważ to byli dla mnie młodsi koledzy. No Piotrek bezwzględnie był młodszym, ponieważ nawet był jako student Piotrek Sobociński, ponieważ był no, u mnie na praktyce, więc ja go e, pamiętałem. No i każdy z tych operatorów miał jakiś tam swój pomysł, który ja, jak siedziałem. To dopiero mogłem wyłuskać. Piotrek woził ze sobą choinki, <laughs> ubrane, ubrane z podłączeniami lampek, <laughs> i zawsze w tych ujęciach były choinki. No myślę sobie, <laughs> ja rozumiałem. Odbijał je w lustrach, jak siedzieli w samochodach. W ogóle bardzo skomplikowane, <laughs> skomplikowane rzeczy z takimi lampkami od choinek. Otóż ten film o zabijaniu. Posiada taki zabieg pewien techniczny, który Sławek e, próbował zrobić w paru swoich filmach. Stosował filtry takie, no, takie deformujące e, kolory. On ma takich filtrów 300 w ogóle na wszystkie odcinki. Żebyśmy teraz wszyscy robili przez takie filtry, w ogóle niedopuszczalne, że trzeba by bu budować e, jakąś opozycję w stosunku do tego. Skorzystałem tutaj z takiego wtedy istniejącego naprawdę pomysłu, ponieważ programy komputerowe były te pisane, były na zielonym tle. I teraz powiedziałem sobie na ich pytania: To jest to jednak jakieś jego światło. To będzie takie dobre założenie. No, musiałem to Krzysztofowi opowiedzieć, ponieważ to było, no yy, nie wiem, czy, czy było zgodne z jego. No i on to zaakceptował i to mnie bardzo cieszyło, bo, bo, bo po prostu yy, ja poszedłem po sprawach kolorów, które są moją, jakbyś moim konikiem, bo ja bezustannie właściwie czekam jakby na takie miejsca, w których mogę coś w kolorze pokombinować. Jeżeli się nakładały odcinki, a nakładały się, to Krzysztof nie miał zwyczaju, żeby powierzać komukolwiek, żeby go zastąpił. To było wspaniałe, ponieważ on jest człowiekiem bardzo solidnym, bardzo rzeczowym i to musiało być tak, że on jest. Pracował do 12, a może i dłużej, prawda? Bo jak ja wyszedłem około 12, to on jeszcze pewnie pracował w, nad różnymi sprawami, może nad tekstem, może. Także A, 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 a na planie bywał o porach absolutnie rannych, prawda? Był, starał się być pierwszy. Jeżeli milczy i tak wydaje się, że odłącza się myślą, to jest nieprawda. Że, że, że milczy, to, w, to wcale nie znaczy, że nie słucha. Słucha cały czas, słucha cały czas, natomiast ma zwyczaj mówić mało, i to jest właściwie u niego najcenniejsze. Była lokalizacja taka pod tytułem Kościół, która jest napisana, że, że w takim wręczu kościelnym jest dużo ludzi, prawda? Są krzesełka. I to jest, on miał wybrane i pokazał mi, mi to wnętrze, i to było takie niskie wnętrze. E, I ci ludzie e, to są bezwzględnie związani z, z pewnym założeniem reżysera, i że on chce, żeby ten. I teraz pomysł mój polegał na tym, żeby wziąć kościół, który jest, stoi obok, jest w budowie. Ale którego, jak widzimy, fronto, frontowa ściana jest z krzyżem i tak dalej. I bałem się bardzo, że on tego nie, nie, nie zaakceptuje. A wnętrze mi się o tyle podobało, że również było monumentalne, że sam gest jednego człowieka, prawda, bo on natychmiast mówił: No dobrze, ale ja e, e, zrobię to bez ludzi wtedy. No to ja mówię, no może i dobrze, bo ten człowiek będzie teraz lepiej eksponowany na tle tych, jakiś, te, te, tego monumentalnego, wysokiego wnętrza. I to się stanie. Otóż wydawało mnie się, że ten budżowie kościół przy zaimprowizowanym ołtarzu, czyli takim z cegieł postawionych, sterty cegieł, że taki ołtarz jest logiczny. I możliwy do przewrócenia, że jeżeli mamy przyjść i wywrócić stół, na przykład taki, na którym będzie zaimprowizowany ołtarz, będzie gorzej, jak wywracamy stół, prawda? To jest to. Natomiast stół można to. Złagodzić to działanie, można się oprzeć, przyklęknąć i wtedy popchnąć. I widzę nagle, że u niego to ożywa. Jak on mi to opowiada, ja widzę, że, że pomysł jest już prawie zaakceptowany. Łzy miał przed tym zaplanowane, prawda? Te łzy, które robi na, Mat na Matce Boskiej, to Krzysztof robi sam ręcznie. Bo on e, akurat to wszystko wymyślił i to chce i on kapie tą, tą, prawda, steryną na ten portret Matki Boskiej. Chociaż Bo tak chętnie wszystkich słuchał, ale czułem, że przez milczące pewne, milczące jakby zachowania, że właściwie pozostaje przy swoim albo nie chce o tym mówić. Jak ja zobaczyłem film o zabijaniu, to zrozumiałem, że wspaniała postać Barcisia coś znaczy. Prawda, coś znaczy. Nie chciał mi powiedzieć Krzysztof do końca właściwie, co on znaczy. Ja musiałem mu powiedzieć: No dobrze, czy on jest anioł, czy on jest diabeł. Rozumiesz. To coś takiego. Coś takiego, czego on nie chciał, żeby słyszeć. On, on... Krzysztof nie chciał, bo to było straszne spłycenie sprawy. On się tego bał. Ale mu wytłumaczyłem jedną rzecz, prawda, gdzie wieszają człowieka. I tu się zgodziliśmy. Ale pojawił się problem kluczowy. Dlatego, że jest część pierwsza i tamtego Barcisia prawie nie ma. Ja nie wiedziałem, że nie będzie dwóch odcinków bez Barcisia. Myślałem, że będą wszędzie, ale to była jego sprawa. Ja nie chciałem w to wchodzić i nie przebadywałem go, ale wiedziałem, że już jest bardzo mocno osadzony w, 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 o zabijaniu, że gdzieś tam jeszcze go widziałem, ale że pierwszy odcinek musi być no, jakby założeniem, no, wyłożeniem założenia. Jak ja to widziałem? No, widziałem to poprzez to, że musia czego częściej pokazać, w większej rozciągłości czasowej. Znaczyło to, że anioł nasz stróż nie dopilnował i ma wyrzuty sumienia. Spanikował się, uciekł, ponieważ stała się rzecz straszna. Nie dopatrzył. I to było wspaniałe, dlatego, że po prostu pojawiał się ludzka odmiana tego. Tego anioła, który był taki milczący, posępny, siedział i nie wiedzieliśmy co. A przecież nie musiał mieć skrzydeł. Z pewnością, jak zobaczyłem ten film skończony, to z pewnością odnios, odniosłem go do, do krótkiego filmu o zabijaniu. Ponieważ tam to był dla mnie, tam była poprzeczka podniesiona. Tam był taki punkt, który po prostu, po prostu wydawał się nieosiągalny. I pod tym względem byłem pewien, że się do tego nie zbliżyłem. Ale nie mogę powiedzieć, że, że uznałem, że nie wykonałem wysiłków, żeby, żeby dać siebie wszystko. O.